Moi drodzy uczniowie, dzisiaj omówimy już trzecią księgę pana Tadeusza. Jeżeli nie pamiętacie, co wydarzyło się wcześniej, warto, żebyście zajrzeli do poprzednich filmików. Ja tylko przypomnę, że druga księga kończy się pomysłem grzybobrania, który rzuca telimena. Wszyscy goście Sopliców, sędziego Soplicy, kończą śniadanie i ruszają na grzybobranie. Prawie wszyscy. Otóż hrabia zaintrygowany postacią Zosi postanawia jeszcze raz ją nawiedzić i zobaczyć, co też porabia ona w sadzie ale nie wita się z nią jak człowiek cywilizowany. Zakrada się gdzieś między krzakami, przez co trochę ją straszy. Pamiętajcie, że hrabia to taki dziwak, ekscentryk. Człowiek, który żyje troszkę z głową w chmurach i bardzo dużo w tej głowie się dzieje. To znaczy, że on zanim porozmawia z zosią, już tworzy sobie w głowie jej obraz. Za dużo się naczytał książek. Gdy dochodzi do ich spotkania, witają słowami które ją onieśmielają, ponieważ wyobraża sobie ją jako boginkę, jako nimfę. Dużo piękniejszą niż jest w rzeczywistości. Mówi do niej tak. O ty, jakimkolwiek uczczę się imieniem, bóstwem jesteś, czy nimfą, duchem, czy widzeniem. Mów, własna licie wola na ziemię sprowadza, obcali więzi ciebie na padole władza. Niespełna czternastoletnia Zosia chyba nie bardzo wie, o co mu chodzi. Jest zawstydzona i nie spełnia jego oczekiwań. Ponieważ hrabia bardzo pragnie kontynuować tę rozmowę, pytają o drogę do dworu. Dwór widać jak na dłoni, więc Zosia tym bardziej nie wie o co chodzi. Prosi go jedynie, uwaga, czy też pan nie może rozbiegłe moje ptactwo wpędzić nazad w zboże?" I tu znika obraz tej bohaterki romansów, bo nagle hrabia dostrzegł w Zosi zwykłą dziewczynę. Bo jakże on, zamożny hrabia, będzie biegał za ptakami? Ucieka czym prędzej... I jego oczom ukazuje się widok nieznany mu do tej pory. Widzi w lesie ludzi ubranych w większości na biało, w jakichś słomkowych kapeluszach. Ci ludzie właśnie są na grzybobraniu. Przygląda się im i przygląda się też grzybom, które zbierają. Pamiętajcie, że grzybobranie to jeden ze zwyczajów szlacheckich. Gdy będziecie pytani o zwyczaje, nie można o tym zapomnieć. Grzyby. Tutaj Mickiewicz zaszalał ze swoimi porównaniami. Po co tyle porównań? Myślę, że Mickiewicz założył, że nie wszyscy są grzybiarzami i nie każdy będzie mógł sobie bez nich wyobrazić tę różnorodność. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi naczyń stołowych sterczą, tu z krągłymi brzegi surojatki, srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak jak przewrócone kubka dno wypukłe, lejki jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I tak dalej, i tak dalej. Każdy grzyb porównany do czegoś nam znanego. Muchomor znalazł się tutaj nie przypadkiem, ponieważ wojski jest wielbicielem muchomorów. Zbiera je jako mur dla much, czyli truciznę na muchy. Hrabia idzie dalej w głąb lasu i tam dostrzega leżącą na szalu Telimenę. Telimena ma takie swoje ulubione miejsce, zwane świątynią dumania, gdzie odpoczywa, rozmyśla i czyta książki. Hrabia nie rozpoznaje jej jeszcze, ale bardzo podoba mu się ten widok i postanawia ją narysować. Oczywiście robi to z ukrycia. Kto będzie chciał spędzić czas z Selimemną, a nie na grzybach? Oczywiście Tadeusz. Popatrzcie, jak się zakrada do niej i nie wie, jak tutaj podejść. Zanim się zdecydował, niestety ubiegł go sędzia. Sędzia ma zupełnie inną sprawę, innej natury niż Tadeusz. Przychodzi do niej, ponieważ jego brat przesłał mu wiadomość o tym, że życzyłby sobie, żeby Tadeusz ożenił się z Zosią. Czy Teli nie podoba się ten pomysł? Absolutnie nie. Przecież to ona właśnie flirtuje z tym młodym człowiekiem. Zobaczcie, jak reaguje. Mnie nic do tady usza. Sami o nim radźcie. Zróbcie go ekonomem lub w karczmie posadźcie. Niech szynkuje, lub z lasu niech zwierzynę znosi. Z nim sobie co zechcecie, zróbcie. Lecz do Zosi? Cofać państwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę ja sama, że pan Jacek dawał był pieniądze na wychowanie Zosi i że jej wyznaczył małą pensyjkę rączną. Więcej przyrzec raczył. To cię jeszcze nie kupił. Zresztą państwo wiecie i dotąd jeszcze o tym wiadomo na świecie, że hojność państwa dla nas nie jest bez powodu. Winni coś soplicowie dla choreszków rodu. Dlaczego przytoczyłam ten fragment? Ponieważ telimena wyraźnie odnosi się do wydarzeń sprzed 20 lat, gdy Jacek Soplica zabił Stolnika Choreszko i teraz płaci, w ramach nie wiem, może wyrzutów sumienia, za utrzymanie Zosi. Gdy sędzia Soplica wycofuje się z tej propozycji, bo widzi, że tutaj niczego nie wskóra, Telimena jednak łagodnieje i mówi, że owszem, zgadza się, ale by nie zmuszać młodych do zaręczyn, niech tylko się zapoznają, bo przecież serca nie można zakuwać w kajdany. Niech sobie sami zdecydują, czy zechcą być ze sobą, czy nie. Nie chce, żeby coś im sugerować, bo prawdopodobnie myśli, że Tadeusz i tak został usilony już przez nią. Sędzia strapiony odchodzi do Telimeny zbliża się hrabia, który pokazuje jej swój rysunek, który namalował, i zaczynają rozmowę o sztuce. Hrabia i Telimena są dość podobni, obydwoje zakochani w tym, co zagraniczne. Podczas rozmowy mieszają tu i ówdzie podróżnych zwyczajem śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem. A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy litewskie, tak poważne i tak pełne krasy. Zobaczcie tutaj, narrator wtrąca swoją opinię. Nie podoba mu się to, że Telimena z hrabią rozmawiając o przyrodzie. Nie doceniają tego, co wokół nich. Dla nich najpiękniejsze są Aloesy, Cyprysy i Włochy. Gdy Tadeusz to słyszy, nie może się z tym pogodzić. Nie bardzo umie rozmawiać o sztuce, ale umie rozmawiać o tym, co bliskie jego sercu, a bliska jego sercu jest Litwa. Więc chwali brzozowe gaje, mówi, że Aloesy czy Cyprysy nie są aż tak godne uwagi. Chwali też litewskie niebo i jego różnorodność. To, że każda chmura kłębiasta tworzy jakiś wzór który przykuwa uwagę, a niebo włoskie zawsze jest takie samo, niczym zamarznięta tafla wody. Telimena śmieje się z niego, że choruje na chorobę stopliców, Choruje na ojczyznę. Tutaj mamy kontrast Tadeusza zapatrzonego w ojczyznę i Telimena i hrabiego zapatrzonych w obce kraje. Telimena na koniec daje hrabiemu niezapominajkę, którą ten przyszpila do swojego płaszcza. Tadeuszowi zaś daje klucz do swojego pokoju wraz z liścikiem, czym bardzo intryguje młodego człowieka. W ten sposób kobieta obydwu mężczyznom daje nadzieję. Gdy wracają, znowu zasiadają do posiłku. Tym razem posiłek przebiega w ciszy. Zarówno hrabia, jak i Tadeusz rozmyślają o telimenie. Rozmyślania te przerywa dopiero w wejście Gajowego, który przybywa z informacją, że niedźwiedź opuścił swój matecznik i będzie można na niego zapolować. Do końca tej księgi wszyscy mężczyźni szykują się do polowania, wydawane są różne rozkazy dotyczące czy to psów, czy broni. I na koniec jeszcze wybierają wodza polowania. Bezkonkurencyjny jest tutaj wojski, nikt nie ma wątpliwości, że to on powinien poprowadzić ich na tego zwierza. Zbiórka 4.30. Przed polowaniem ma odbyć się krótka msza, i mężczyźni w czwartej już księdze wyruszą na polowanie. Czy im się uda? Zobaczymy w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli takie opracowanie lektury jest pomocne, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i podnieście łapki w górę pod tym filmikiem. Do zobaczenia!